Wielu z Was ma problem ze wstrzymywaniem oddechu podczas kraula. Jak oddychać w kraulu lub jak brać oddech do kraula, to najczęściej wyszukiwana fraza w wyszukiwarce Google. Jeśli wydychacie już powietrze do wody podczas ruchów ramion, to zazwyczaj jest on zbyt mały. I jest to niestety przykry fakt, nawet gdy zapieracie się, że robicie ogromny wydech. Za mały wydech lub co gorsze brak tego wydechu z każdym kolejnym wdechem zmniejsza nasze siły i potencjalny dystans, który możecie przepłynąć. Zapychamy się coraz bardziej dwutlenkiem węgla, przez co kolejne wdechy są mało wydajne. Jeśli pozycja ciała, rotacja i praca nóg jest nienaganna, to winowajcą okazuje się nasz gadzi mózg. Gadzi mózg, który daje sygnał, że jest w sytuacji stresowej i ostatnie co chce zrobić, to pozbywać się powietrza z płuc. Powietrze równa się wyporność, a wyporność równa się życie. Instynktowne działanie bez udziału logicznego myślenia niestety nie pomaga nam w nauce pływania. Aby oduczyć się tego nawyku, bądź przynajmniej troszeczkę go stłumić, pokażemy dziś z pozoru bardzo proste ćwiczenie, które da nam przewagę w nierównej walce z pierwotnym instynktem przetrwania w wodzie. Zaczynajmy. Waszym jedynym zadaniem będzie rozluźnienie się i wypuszczenie powietrza w 100%, obojętnie czy nosem, czy ustami. Jednostajny, mocny wydech zapewni nam szybkie opadnięcie ciała aż na dno basenu. Gdy poczujemy stopami dno, odpychamy się, aż głowa wynurzy się ponad powierzchnię wody i bierzemy jeden, powtarzam, jeden oddech, po czym znów robiąc wydech, spływamy w dół. 15 do 20 powtórzeń będzie idealne, jeśli chodzi o brak paniki i poprawne wykonywanie ćwiczenia. W początkowych etapach nauki można zrobić parę ruchów ramionami, by spłynąć nieco szybciej w stronę dna. Nieco bardziej zaawansowani pływacy mogą bawić się przeróżnymi pozycjami podczas tego ćwiczenia. Po tych 15-20 powtórzeniach nie powinniśmy być zmęczeni czy spięci. Jedynym błędem, który możemy tutaj zrobić, będzie oczywiście niejednostajny lub zbyt mały wydech do wody, czyli taki, jaki macie w swoim kraulu. W takim przypadku nie uda nam się sprowadzić ciała w dół. Pamiętajcie, że dopiero przy 80-90% wydechu wasze ciało powolutku zacznie opadać. Nie stresujcie się, róbcie to na początku na płytkiej wodzie i dajcie znać w komentarzach, jak wam wyszło. Dzięki wielkie!